W poniedziałek 18 marca w kościerskim kinie Remus odbyła się uroczysta gala wolontariatu Szlachetnej Paczki. Gala z okazji podsumowania naszych działań w Szlachetnej Paczce. Kolejna edycja się kończy, także jest to czas, gdzie dziękujemy naszym wolontariuszom. Spotykamy się z nimi, aby przeżyć jeszcze raz ten czas grudniowego weekendu cudów i podsumować to, co było, ale przygotować się na to, co też będzie. Tegoroczną uroczystą galę wolontariatu Szlachetnej Paczki wsparło m.in. miasto Kościerzyna. Bardzo serdecznie chciałbym w tym momencie podziękować wolontariuszom, osobom zaangażowanym w rozwożenie tych paczek, osobom, które zdecydowały się wziąć pod swoją opiekę rodziny potrzebujące, kupić te najbardziej potrzebujące rzeczy, a potem zostały najpierw spakowane, zmagazynowane w Domu Kultury i rozwiezione do tych osób potrzebujących. Dopóki tak będzie, dopóki będziemy starać się pomagać, tak jak w kaszubskich rodzinach zostaliśmy wychowani, to będzie dobrze. Będziemy się cieszyć i będziemy wiedzieli, że jest bardzo duża szansa, czy będziemy po prostu funkcjonować w współczesnym społeczeństwie. Poniedziałkową uroczystą galę wolontariatu Szlachetnej Paczki uświetnił koncert Pawła Różkowskiego.